Ech, moje kochane elfy. Tosiu, Oliwio, drogie dzieci, witam was w moim domu. Jak widzicie, mamy tutaj mnóstwo pracy z tymi urwisami. Niestety, muszę wam coś powiedzieć. Właśnie gdzieś zaginęły wszystkie zamówienia na prezenty dla dzieci. Tak, nie wiem, co się stało. Być może właśnie dlatego nie mam waszego zamówienia. Ale zaraz, czy listy od was w ogóle zostały do mnie wysłane? A, nie martwmy się. Jestem przekonany, że mój elf na pewno je odnajdzie. O, właśnie mam z nim połączenie. O, Elfi mówi, że jest na tropie zaginionych zamówień. Aha, cóż to za hałasy? Co tam się wyrabia? Oj, spokojnie, nad wszystkim panuje. Nie takie rzeczy się gotowało. A czemu tak strzela? Kurka wodna, chyba znowu pomyliłem przepisy. A zaraz ugotuję coś specjalnego, zobaczycie. Będzie to zupa na 7 urodziny elfa Jeremiasza. Łyżeczko, kuchareczko, mieszaj równo. Trzeba pamiętać, aby zawsze mieć swoją potrawę na oku. Wtedy nic się nie przypali. Nie ma takiej możliwości. No dobrze, zobaczmy, co tam się dzieje z tymi prezentami. Oj, Gapo, znowu to samo. Dobrze, zobaczmy, co z tymi zamówieniami. Witam moich bohaterów. Widzę, że w końcu znalazły się zagubione zamówienia na prezenty. O, a co to? To zdaje się zamówienie specjalne. Dla kogo może być? Zobaczmy. Drogie dzieci, to zdaje się chyba wasze zamówienie. Kochane urwisy, tutaj trzeba się naprawdę postarać do roboty. A ja szybko sprawdzę, czy mamy to w magazynie. Kto to? Aha, trochę mi się przysnęło. Oj, strasznie mnie te urwisy wymęczyły. Oj, dobrze, bo właśnie o was czytałem. Tak. Zobaczmy, co my tu mamy. Drogie dzieci, jesteście z Irlandii. Wiem też, że macie ostatnio dużo obowiązków. Widzę, że chodzicie już do szkoły. Uczcie się pilnie, ja też kiedyś kończyłem szkołę. A co jeszcze? No, zazdroszczę wam takich wakacji. Oj, też bym tam pojechał. Tosiu, Oliwio, drogie dzieci, pozwólcie, że wam przedstawię mojego przyjaciela. To jest mój wierny pomocnik,
Dežo, urvis nad urvisami. O? A což to za dźwięki? Czy ja dobrze słyszę? I to o tej porze. Toż to litości nie mają dla staruszka. Chodźmy, Dyzio. I to w moim domu po 10 wieczorem. Znowu nie zasnę. Zobaczmy. Ha! To przecież wieczorny fitness. Ach, te urwisy. Coś mi mówi, że przybył nasz kochany Rudolf. Przekonajmy się, czy już jest. O, witaj, Rudolfie. Kochany, tak się cieszę, że cię widzę. Nie przejadłeś się czasami znowu tymi chrobotkami. Łasuję dem. Bo widzisz, mamy mnóstwo pracy. Będziemy rozwozić prezenty od Australii po Afrykę. Do zobaczenia. Szykujcie się do wylotu. Nic nie działa. Jest zbyt ciemno. Drogie dzieci, potrzebujemy waszej pomocy. Rozładował nam się generator, który uruchamia teleskop czasoprzestrzenny. Całe szczęście napędzany jest hałasem, więc będziemy mogli go naładować klaszcząc. To co, zaczynamy? Uwaga, raz, dwa. I nie, nie, musimy mocniej klaskać. Drogie dzieci, pomożecie nam? O, jest! Udało się! Dziękuję! Tak, tak. Dobrze, dobrze. Zobaczmy, czy są jakieś dzieci, które zasłużyły na prezent. O, urwisy! Zobaczmy, czy znajdę was wśród grzecznych dzieci. O, jesteście! Gratuluję! Zasłużyłyście na prezent. Tak więc pamiętajcie, musicie się starać cały rok, żeby zasłużyć na prezent. I co najważniejsze, zawsze słuchajcie rodziców. Dobrze, zobaczmy, co jeszcze znajdzie mój teleskop. Ale fajną macie rodzinkę. Każdy wydaje się bardzo miły. To prawdziwy skarb. Pora ruszać w drogę. Rudolf nie może już usiedzieć. Czekamy jeszcze tylko na magiczny pył, który pozwoli Rudolfowi latać. A oto i on. Ha, i wyszło jak zawsze. Co ja tutaj z nimi mam? Do zobaczenia wkrótce. Wesołych świąt. Pa, pa.